smażona pierś kaczki z gratinem z ziemniaków i marchewki. Do tego sos, oczywiście na bazie mięsnej i octu balsamicznego. Spring roll z warzyw, takich jakie lubimy. No i przedstawiam może Wam składniki, których całą masę trzeba do tego dania. Zaczynamy od nacięcia pierwszej kaczki. Tak możemy sobie pociąć ostrym nożem. Raz przy razie, co pół centymetra. Jest nacinana w paski, ona ładnie nam się usmaży od strony skóry. Bo jak wiemy, kaczkę trzeba smażyć od strony skóry. Tak? I tylko skórę nacinacie. Dlaczego? Bo daje tłuszcz, na którym później będziemy smażyli, tak? Z drugiej strony. Kaczka powinna być różowa w środku. Nie możemy też zrobić jej zbyt krwistej. Ponieważ no, jesteśmy takim narodem, że no, nie lubimy, oprócz polędwicy, bo nie lubimy, jak z czegoś wypływa krew. Nie wiem dlaczego. Nacinamy tą kaczkę, przyprawiamy. Przyprawiamy dowolnie, solą, pieprzem. Dobrze, zaczynamy. Na patelni pozwoliłem sobie włożyć papier saga, który spowoduje to, jeżeli nie jesteśmy pewni patelni, że nam się po prostu nie przypali. W międzyczasie Jarek będzie przygotowywał zapiekankę, czyli gratę. Gratę zapiekaną. Gratę to przede wszystkim żółtka i śmietana. Czyli tak zwany royal. Czyli krem royal, baza do wszelkich kiszów i tart. Co więcej, marchew i ziemniaki. Ziemniaki jak najcieńsze plastry, marchew jak najcieńsze plastry. Ułożymy to w blaszkach, ale po zrobieniu bardzo pracochłonnego pudełeczka. I układamy na przemian, tak? Czyli cienkie plasterki ziemniaków. I marchewy i tak na zmianę. W międzyczasie dobrze jest to zalewać odrobinę royalem, żeby on wszędzie wnikł. Kaczka się smaży. 3 minuty z jednej strony na dobrze rozgrzanej patelni i 3 minuty z drugiej strony wkładamy do pieca na około 12 minut. I wtedy ona powinna być różowa. Mięso po wyciągnięciu musi tak poddychać, musi związać się osocze w środku, żeby nie było efektu właśnie krwistości. Piękny kolor. Gratin idzie już do pieca. Do pieca. Następną rzeczą, którą przygotujemy, będą spring rollsy. Tego potrzebujemy papier ryżowy, który należy namoczyć. I warzywa. Warzywa tniemy najpierw w plastry, później w tak zwaną zapałkę, julienę, sos. Jeżyna, jagoda. Malina, okej. Okay, no, pojawiła się malina. Do garneczka, do tego czerwone wino. Masłem będziemy podbijali ten sos, czyli będziemy go zaciągali. To jest piękna balbina. Także sos, kaczka, spring roll, grata. To są składniki, które macie do zrobienia w tym daniu. Sos praktycznie jest gotowy. Czyli dokładamy około 20 g masła i przy pomocy rózgi wbijamy masło do sosu. Spring roll gotowy. Na pergamin na chwilę niech osączy się. Cała robota. Mamy wszystkie składniki naszego dania gotowe, oprócz graty.